3, 2, 1 jesteśmy i rozpoczynamy wprowadzenie do Grand Prix Australii. No, jak dla mnie chyba najfajniejszego Grand Prix, jaki jest. No na pewno bardzo ciekawego Grand Prix pod względem oglądania wyścigów, bo tor, no nie chcę powiedzieć, że przypomina Assen, natomiast no, jest ta charakterystyka podobna właśnie jak w Assen. Zakręty jeden za drugim, nad którym się zawodnicy, na których zakrętach to się bardzo fajnie wyprzedzają. Są ostre hamowania, bardzo ostre hamowania po szybkich zakrętach. Jest przepiękna, długa, prosta, z bombowym wyjściem, bo tam się wychodzi, trzeba powiedzieć, pełną bombą, tak, żeby nie powiedzieć bardziej nie elegancko. Ma hamowania do prostej startmeta, więc tutaj no, rozpędzamy tak. Cały czas, szukamy tak, trakcji, co jest często dużym problemem dla zawodników. No i ten pierwszy zakręt. Na odwagę. Na odwagę, który od razu później też ustawia nam wszystko do drugiego zakrętu. Bardzo ciekawe przedzenia przy bardzo wysokich prędkościach. No naprawdę tor na odwagę i to mówią zawodnicy, którzy tam jeździli. I to też mówię ja, Adam Badzio, który ogląda te wyścigi. To samo powiedział Marquez dzisiaj, że jeżeli nie czujesz tego toru, bo to nie jest taki tor, że wsiadasz i jedziesz. Jeżeli go nie czujesz, to lepiej nie ryzykować. Bo są takie miejsca, w których jeżeli się przewrócisz, to się kończy tak jak z Kalem Crashlowem w zeszłym roku. Bo przecież Kal Crashlow tutaj w zasadzie zakończył zeszły sezon. Potężny dzwon w pierwszym zakręcie. I mało co nie zakończyłby kariery Kala Crashlowa, złamana w tak bardzo skomplikowanie noga, że Kal w zasadzie jeszcze cały czas utyka. Ale może zanim Grzegorz przejdziemy do kangurów, przypomnijmy sobie, co tak naprawdę kilka dni temu się działo, bo to fajne jest to, że może nie fajne jest to, że siedzimy tam przez trzy noce weekend, ale fajne jest to, że te trzy rundy są tydzień po tygodniu, także ledwo zdążymy ochłonąć po jednej. Japonia za nami, a już mamy kolejną rundę za kilka dni, właśnie Australia, później też od razu Malezja, także dzieje się i żyjemy. Skomplikowany weekend ze względu na pogodę. Ze względu na pogodę, no bo sobota deszczowa, piątek zimny, w związku z tym też nie było możliwości sprawdzenia tych najtwardszych opon, które były bardziej miękkie niż rok wcześniej. I z wielkimi znakami zapytania przystępowali zawodnicy do wyścigu. To prawda. No i w zasadzie tak jak się spodziewaliśmy, Yamahy, które były bardzo mocne, użyły tych miękkich opon. I jak wielu twierdzi, był to gigantyczny błąd. Bo nawet powiedział Quartararo, że ta miękka opona była problematyczna. Dojechanie do mety, te ostatnie okrążenia były gigantycznym problemem. Rossi to samo, zużycie tylnej opony. Vinales też bez opony z tyłu miękkiej. Więc ewidentnie tutaj właśnie brak informacji, brak wiedzy, brak danych spowodował, że ten wyścig wyglądał jak wyglądał. Oczywiście poza nawias trzeba jednak wsadzić Marka Marqueza. Nie zgodzisz się. Wiedziałem. Nie zgodzę się, bo słuchałem, przypuszczam, że tych samych wypowiedzi co ty, tych samych konferencji prasowych, tych samych wywiadów, ja to troszeczkę inaczej interpretowałem. Mam wrażenie, że Yamaha, zawodnicy Yamahy, mówimy akurat o nich, bo oni byli bardzo mocni w treningach, zresztą też pokazał to wyścig, zdawali sobie sprawę i mam wrażenie, że Quartararo mówił, że on wcale nie uważa, że na tej pośredniej oponie byłoby lepiej. Jego zadaniem było właśnie złapać szybko przyczepność i próbować tutaj od początku być szybkim. I taką stworzył sobie tutaj zbudować taktykę. Jeżeli się opona skończy. I tak też się stało. I tak się stało. I że wcale niekoniecznie było lepiej. I ja myślę, że powiem Ci szczerze, że Yamaha, która miała problem na tym torze, gdyby założyła oponę pośrednią, nie wiem, czy to by się nie skończyło jeszcze gorzej, czy tych rezultatów nie byłoby jeszcze gorszych. Oczywiście, jeśli chodzi o Vinalesa i Quartararo, bo jeśli chodzi o Valentino Rossiego, no to niestety przypomina mi się wyścig z poprzednich lat w Japonii, dwa lata wstecz, że no podobnie, już było źle i też wywrotka Valentino Rossiego, która tak naprawdę stawiała kropkę nad i, jeśli chodzi o zły weekend dla Valentino Rossiego. Dovizioso. Świetny. Troszeczkę zły na siebie, mimo że wynik dobry, bo był drugi, natomiast trochę zły, że... Przegiął. Powiedział mu w skrócie, przegiąłem. Jak będę oglądał ten wyścig, jak będę na emeryturze, to w dalszym ciągu będę zły, że przesadziłem, bo za dużo zaryzykowałem. No i to jest to, co mówiłeś zresztą w trakcie wyścigu, że Dovizioso zahamował tak obłędnie późno, tak nadwyrężał przednią oponę, że niewiele brakowało, żeby to się skończyło tak jak dla Kaneta. Natomiast no, końcówka była koncertowa w jego wykonaniu. Przepięknie opisował to Fabio Quartararo, który mówił, że patrzy na tą tablicę i te wyniki
Cały czas są coraz bliżej ta przewaga. I po pół sekundy urywa do mnie ten dowicjozo. Starałem się dawać się maksymalnie wszystko. I to jest jeszcze jedna rzecz, którą po raz kolejny ja powtarzam. Niesamowity jest ten Quartararo. On nie popełnia w takich momentach błędów. No niektórzy narobiliby w pory i by poszli gdzieś w krzaki. Aha. On nie popełnia błędów i utrzymywał tempo, utrzymywał dobrą swoją linię i radził sobie z tą, na psychikę, wierzcie mi, bardzo mocno działającą informację, co każde okrążenie, że 4,5 sekundy dojeżdża do ciebie dowicjozo. Dowicjozo tempo wstrząsnęło wszystkich. Marquez też, jak to analizował później po wyścigu, mówi, no nie wiem, nieprawdopodobnie. Ale dowicjozo jechał na poprzedniej oponie z tyłu. Jechał na poprzedniej oponie, natomiast no faktycznie te opóźnienie hamowania. Mówi, czułem, że na tym torze dobrze mi się jeździ. Czułem, że te hamowania, szczególnie do 11, wychodzą mi rewelacyjnie i tam starałem dać z siebie wszystko. I tak jak powiedziałeś, no mówię, że chyba jednak dawał troszeczkę zbyt dużo. Udało się, nie wywrócił się, nie udało się, nie dogonił Fabio Quartararo. No ale ten, tak jak mówiliśmy, świetnie rozpoczął wyścig. I jak podkreślił Marquez, tempo, które narzucił Quartararo, było tempem wyższym niż on analizował sobie, tak, przed wyścigiem. Marquez myślał, że te kółka będą w granicach niskich 46, a oni musieli zejść nawet na wysokie 45, co spowodowało, że Marquez mówi, że nie pamięta wyścigu, w którym tyle razy bawił się w przełączanie na kierownicy map. On musiał cały czas zarządzać tymi mapami, bo był przez to wysokie tempo Quartararo na limicie, jeśli chodzi o paliwo. A zapaliło mu się, kontrolka mu się zapaliła dwa okrążenia przed końcem wyścigu i tak naprawdę zabrakło paliwa na okrążeniu zjazdowym, co oznacza, że jeżeli jechałby na 100% przez cały wyścig, nie ma opcji, żeby skończył ten wyścig. I ciekawa historia gdyby jest taka... Gdyby Quartararo te opony nie skończył, gdyby on skończył z tym tempem, tak jak dowicjozo pod koniec, opcji. No to by było niesamowite. I to jest ciekawa rzecz, o której tak mało dość mówiliśmy w tym zonie. Ten nowy silnik Hondy jednak potwornie żre paliwo. I coś za coś. No tak, jeżeli te okrążenia, wyścig miałby jedno kółko więcej, no ja nie wiem, co by wtedy ta Honda zrobiła. No, ale to też pokazuje perfekcję Hondy, jak są w stanie pod Marqueza ten motocykl zrobić, jak są w stanie zrobić motocykl pod dystans i jak znowu Marquez jest w stanie idealnie w tym wszystkim się odnaleźć. No wierzcie mi, na motocyklu czasami nie ma czasu, żeby, no nie wiem, spojrzeć przez chwilę na bok coś, a on cały czas zmieniał te mapy, był w stanie tym zarządzać i tak to wszystko jeszcze sobie w głowie podczas trudnego wyścigu gdzieś z tym Quartararo. W którym momencie to może zrobić. Tak, przełączać i regulować, żeby tej mocy było nie za dużo, a żeby starczyło tego paliwa po prostu do końca. Ci, którzy oglądają inne serie wyścigowe, wiedzą, że zawsze musi być jakaś tam próbka paliwa po zakończeniu wyścigu, musi pozostać do analizy. A w przypadku tutaj motocykli nie ma takiego problemu. 20 ml wystarczy do przebadania próbki. I ta próbka zwykle jest w przewodach paliwowych gdzieś tam przy zbiorniku czy w pompie, więc nie było takiego problemu, że potem ten motocykl nie przejdzie badań technicznych. Tutaj jak gdyby zamknięte były te wszystkie dywagacje, bo w formule to jest troszeczkę inaczej. Tego paliwa musi być znacznie więcej. Zawiedziony Jack Miller. Jack Miller mówi, spodziewałem się zdecydowanie więcej. Niestety ta opona się skończyła. 7 okrążeń i mówi, i co dalej? Nie ma. Tak, i nie co ma. Ja mam dalej robić w tym wyścigu? Tak, gdzie mam jechać, skoro nie mam opony z tyłu? Tak samo zawiedziony Valentino Rossi mówi, nie miałem tempa od początku, nie potrafiłem sobie poradzić. Zakręciłem się na początku strasznie. Tak. Utknął gdzieś tam w środku stawki. No a wiadomo, jeżeli jesteś gdzieś tam w środku stawki, to ciężko jest wyprzedzać. Petrucci też zawiedziony. Petrucci też... Faktycznie chociaż spodziewaliśmy się, w środku weekendu było nieźle, myśleliśmy, że wreszcie to jest moment, kiedy Petrucci się odrodzi, było słabo i niestety zawiedziony. Mnie też troszkę zawiódł jeszcze Jean Mir, bo myślałem, że tutaj Suzuki, że Mir to trochę kolejny wyścig. Dobrze, że się nie wywrócił, może to jest, może nie powinniśmy go krytykować, bardzo bo poprzednio ważne. Go krytykowaliśmy, że się wywracał, teraz... Przed za Rinsem skończył. Przed Rinsem był. Rins był przed Mirem, także to nie ale było to złe. Ale to była typu niecała sekunda. Także to jest ten, pokazuje, że Mir jest coraz mocniejszy i Rins musi naprawdę teraz uważać. Musi się nie wywracać, ale też musi jechać szybko, bo tutaj Rins depcze mu po piętach i będzie coraz lepszy. To jest debiutant i na pewno Rins będzie teraz coraz szybszy i będzie tam tego bardziej doświadczonego Rinsa w kategorii MotoGP podgryzał. Wściekły Massimo Rivola. Zaprili. Wściekły. To jest gość, który przyszedł z F1 i tam nie ma absolutnie tolerancji dla problemów technicznych. I powiedział, nie ma takiej możliwości, żeby wyścigi kończyły się w ten sposób. Bo Andrea Iono nie przewrócił się, bo tak sobie wymyślił, tylko przewrócił się z powodu awarii silnika. I Massimo Rivola powiedział, to jest koniec. Tak nie będziemy grali. Więc tutaj absolutnie wrzucony kamyczek do ogródka pana Albesiano. No i ciekawe, jak z tego Aprilia wybrnie, bo przecież w
2 tygodnie wcześniej w Tajlandii awaria motocykla Aleixa Espargaró. I to jest rzecz, która jest nieakceptowalna, szczególnie, że oni mają do dyspozycji, mogą sobie zmieniać ten silnik ile razy chcą w trakcie roku. I co mi się wydaje, że oni po prostu szczekają na koniec tego sezonu i na rozpoczęcie tego nowego projektu, o którym tak mówią dość tajemniczo, ale też z nadzieją dla fanów Aprilii. I myślę, że ten nowy projekt, jeżeli faktycznie od przyszłego roku będzie powstał, no to jest jeden z elementów, który no, musi się pojawić. Bezawaryjność i tak jak mówisz, no, nie ma miejsca w MotoGP, żeby powtarzały się problemy techniczne, które eliminują zawodników. Zbyt dużo się wkłada, zbyt dużo zawodnicy dają z siebie, żeby w ten sposób to się kończyło. Znowu trudny bardzo wyścig dla Jorge Lorenzo. No właśnie to chciałem Cię zapytać. Jakie jest Twoje zdanie? Bo Jorge Lorenzo jest bardzo zadowolony. Mówi wiele zmian, pozytywnie, tak, wszystko dobrze. Grzegorz, no kurwa, w jakim my żyjemy świecie? Jeżeli wielokrotny mistrz świata przyjeżdża 17 i on po 40 po weekendzie sekund opowiada, za że jest dobrze, masz to ja mam wrażenie, że ktoś tu ma jakąś dwubiegunową chorobę. No ludzie, no okej, okay, no można... Ale co ciekawe, też szefowie Hondy powiedzieli, że żeby był spokojny. Żeby był spokojny, że wszystko jest w porządku, że tutaj nie ma zagrożenia dla niego. Dla mnie to jest jakieś bardzo dziwne. Ponoć historia jest taka, że będzie miał jeszcze 2 wyścigi w sezonie 2020 na udowodnienie. A jeżeli nie, to będzie do widzenia. A jeżeli w trzecim udowodni? No to już trzeciego nie będzie. Trzeciego nie będzie, albo 2, albo do widzenia. Czyli co, Palencji nie jedzie? Nie, jedzie teraz oczywiście wszystkie te 2 wyścigi do końca, te 3 wyścigi do końca sezonu. 2 w sezonie 2020. Jeżeli nie udowodni tam, że jest ok, to żegna się z MotoGP. Nie wiem, takie są ostatnie plotki, ale to wszystko jest związane z tym zamieszaniem, które jest teraz, bo możemy zostawić tylko jeszcze Japonię. Tylko jeszcze Japonia, jedna ważna rzecz. Bardzo mi się podobał Morbidelli na początku wyścigu. Był bardzo agresywny i mimo, że sam start mu zdaje się nie wyszedł, stracił pozycję, ale potem znowu tę pozycję odrobił i naprawdę jechał bardzo fajnie. Szkoda, że na końcu stracił pozycję na rzecz Kreszlowa. Tak, opony tam się skończyły no i nie było. Natomiast mam wrażenie, że ta pierwsza połowa wyścigu to był najlepszy Morbidelli, jakiego widziałem w MotoGP chyba. Tak bym powiedział. Musimy zostać w Japonii jeszcze, Adam, bo chciałem już przejść do Australii, ale musimy zostać w Japonii, bo wyścig Moto3. Wyścig Moto3, który zbliża nas do tytułu mistrzowskiego w tej klasie, bo Lorenzo Dalla Porta wykorzystał jednak zachłanność na hamowaniach Arona Caneta i wywrotka Arona Caneta. Lorenzo Dalla Porta wywiózł z Japonii 25 punktów. Brakuje mu 3 punkty. Co ty byś robił na miejscu Caneta, gdyby twój motocykl stał w miejscu na prostej? No raczej, a Dalla Porta no jedyna szansa to gonić na hamowaniach. To co robił Marquez przez ostatnie lata. No gonił niestety na hamowaniach, tak jak mówisz, robił to Marquez, tak jak w wyścigu MotoGP robił to do Vicenzo, próbował to robić Canet. Niestety. Przesadził. KTM musi odrobić lekcję, a szczególnie widzieliśmy Canet, nie wiem, te ustawienia jego. No ten motocykl po prostu na prostej tak tracił, że to aż przykro było patrzeć i to moim zdaniem wyeliminowało go z walki o tytuł mistrza świata. Zawodnik starał się ratować sytuację. Nie uratował jej w Japonii i nie wiadomo, czy tego tytułu mistrza świata właśnie nie przegrał, bo w generalnej klasyfikacji... 47 punktów ma przewagi w tej chwili Lorenzo Dalla Porta. Brakują mu 3 punkty do tytułu i myślę, że w Australii jednak, Adam, poznałem mistrza świata Moto3. Jeżeli chodzi o Moto2, będzie z tym ciężej, dlatego że Alex Marquez jednak potrzebuje chyba 14 punktów przewagi nad Lutim, który w ostatnim wyścigu pokazał, że jedno co potrafi, to na pewno jeździć na motocyklu, bo znakomity bój Tomasa Lutiego z Luką Marinim o zwycięstwo. Pogoń Lutiego, potem wyprzedzenie, narzucenie ogromnego tempa, no ale no, opony już tam też dały się we znaki. Luka Marini skontrował i wygrał 2 wyścig w sezonie. Fantastyczna jednak walka Lutiego z Luką Marinim. I Luka Marini w tym dobrymi rezultatami włącza się do walki jeszcze o tytuł mistrza świata. No, nawet o wicemistrza świata. Tak. Bo Marquez ma jednak tą przewagę 36 punktów i mi się wydaje, że on to dowiezie nawet przejeżdżając poza podium. Natomiast z tyłu jest bardzo ciekawe. Lutti 198 punktów, 192 punkty ma Augusto Fernandez, Jorge Navarro 186, 184 Brad Binder i 176 Luca Marini. No ale 2 zwycięstwa z rzędu Luki Mariniego, 50 punktów w ostatnich wyścigach. No to jest naprawdę w świetnej w tej chwili formie i co mówi, wreszcie ma dobre ustawienia motocykla i to będzie naprawdę bardzo ciekawa końcówka i ta Moto2 kategoria mnie najbardziej tutaj chyba interesuje, chociaż Moto3 MotoGP też jest ciekawie. Wszystko się dzieje ciekawie. Przenosimy się do Australii. No właśnie, przenieśliśmy się dzisiaj rano, gdy się obudziłem o godzinie 6.30, żeby śledzić... Wyjrzałeś przez okno, a tam kangury skaczą, tak? Nie, wyjrzałem przez okno i zaskoczyła mnie mgła, chciałem pójść na rower.
tak naprawdę włączyłem telefon i co? Pierwszy news? KTM. I powiem Ci, i co sądzisz na ten temat, szanowny panie? Słuchaj, no posłuchałem. Posłuchając Zarco, posłuchając Oliveira i słuchając Lecon. Słuchałem Ewę Poncharala, słuchałem Mike'a Leitnera i wszystkich, którzy mają się ten temat do powiedzenia. Bardzo ciekawie, o co chodzi? Okazuje się, że Binder nie przechodzi do zespołu Tech 3, a Binder ląduje w fabrycznym zespole KTM-a w przyszłym roku obok Pola Espargaro. Mika Kallio niestety jest out, mimo że miał chłopak nadzieję i taką nadzieję mu troszeczkę chyba gdzieś tam stworzyli. No, mina mu zrzedła. Nie wiem, czy oglądałeś wywiad z Miką Kallio. To jak na Fina pokazał emocje. No widać, że jest po prostu wściekły. Dziwne to, jest dla mnie to, bo jak słuchasz Ewę Poncharala i Mike'a Leitnera, to w ich powiedział, w ogóle nie widać tej opcji, o której mówił Kallio, tak. I gdzieś wcześniej się mówiło, że to Kallio może być tym kierowcą głównym obok Pola Espargaro. No. Mówił o tym Oliveira, że gdy rozmawiał w Misano na ten temat z szefami KTM-a, to zapytali go, czy nie będzie miał nic naprzeciwko, jeżeli to jednak Mika Kallio będzie kierowcą fabrycznym. Ewę Poncharala powiedział, że jak zapytali Oliveira, że jeżeli nie on będzie kierowcą fabrycznym, ale nie powiedzieli, że Kallio, tylko ktoś inny, to czy nie będzie miał nic przeciwko? I on powiedział, że nie. Jeżeli będzie miał taki sam motocykl, jeżeli będzie miał fabryczny motocykl. To był ten element chyba tutaj kluczowy w przypadku Miguela Oliveira. Miguel Oliveira powiedział, że dobrze mu się żyje z obecnymi mechanikami, z szefem mechaników, jeżeli będzie miał taki sam sprzęt, a KTM mówi, na 2.20 będą mieli taki sam sprzęt. Bo w tym momencie nie mają. W przyszłym roku mają mieć, to ewidentnie Miguel powiedział, że klimat mu odpowiada w rodzinie Tech 3 i tam chce zostać, a z kolei Ewę Poncharal powiedział, że on chce Ikara Lecuona. Ikara Lecuona jest chłopak, który mu odpowiada stylem, odpowiada mu agresywnością, jest młody, on go obserwował i on mówi, Jesteś przekonany, że Ewę Poncharal mówi w tym momencie prawdę? Powiem Ci szczerze, że teraz zasiałeś u mnie taki nie... Bo ja szczerze nie, mówiąc... Nie tak, przekonał, nie przekonał. Jak ja go słuchałem, mnie przekonał. Argumenty, o których mówił, o stylu jazdy, o agresywności, o tym, że jest młody, o tym, jak rok temu wszyscy mówili, że na Quartararo jest za wcześnie, że on widzi potencjał i tak dalej, Mi się wydaje, że dobrego menadżera ma Lecuona. Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że Lecuona otrzymał... podpisał kontrakt przed Brnem. Dobrze, mówię przed Brnem. Podpisał kontrakt na bycie kierowcą fabrycznym w Moto2, w KTM-ie. I w tym momencie myślę, że tutaj było egzekwowanie po tym, że nie będzie po prostu motocykli KTM-a w Moto2. I to jest... Ale jeżeli go brali do fabrycznego teamu KTM-a, to znaczy, że już w niego wierzyli wtedy. No tak. I tutaj okazało ale się, wiesz, że jednak... Ale to wiesz, można wierzyć, że ktoś umie jeździć na rowerze, a niespecjalnie może na motocyklu. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest aspekt taki, że... No nie... kasę wnosi czy coś. No nie. Ciekawa historia. Zdaje mi się, że znając Ewę Poncharala, to taki gierek by tutaj nie było i nie jestem się wierzył, że facet siedzący tyle wyścigał by się połasił albo zamydlił mu oczy jakiś dobry menadżer. Nie, wydaje się, że naprawdę on wierzy w tego Ikara Lecuonę i że coś z tego może być. Może nie w pierwszym roku i zresztą mówi Mike Leitner, że to będzie trudny rok, będą mieli dwóch debiutantów i mówi jasno, będziemy mieli, czyli traktuje Tech 3 jako swój zespół. Będzie Binder w kategorii MotoGP w zespole głównym i będzie Ikara Lecuona w zespole Tech 3. Drugi temat przed Australią. Jeszcze tylko ciekawa rzecz, jaką nie wiem, czy słuchałeś tę rozmowę z Ewę Poncharalem. Całą. Ewę Poncharal i po francusku. Tak, po francusku też. Ewę Poncharal mówi, że wszystko się zaczęło od zamieszania, które stworzył pewien Francuz. Tak, tak, on tak. Musi być strasznie wściekły na Zarco za to, co zrobił. On przypuszczam, że na Zarco dawał głowę, zabierając go z Yamahy ze sobą do KTM-a, a tutaj, znaczy nawet nie ze sobą, tylko proponując go w KTM-ie fabrycznym, a tutaj Zarco go zawiódł. I widzę, że tutaj nie ma już tej miłości, co była. Ewę Poncharal naprawdę ma duży żal do Francuza Zarco. I właśnie do I niego tu przechodzimy, kurczę, Zarco w ten weekend w Repsolu. Tutaj celuje w pierwszą dziesiątkę. Podobno tutaj takie są przewidywania, że on może tu być w pierwszej dziesiątce. On zrobi wszystko, żeby być na pewno wyżej do Lorenzo. Nie będzie to jakieś wielkie osiągnięcie, patrząc na wyniki Lorenzo, ale wydaje mi się, że on tutaj będzie chciał wywołać czwartą wojnę światową. Bo on musi pokazać, udowodnić Hondzie, że jest godny. Co prawda, Adam, niestety pogoda w ten weekend, to jest dramat. W tej chwili było 27-28 tak. stopni, przepiękne słońce, brak wiatru, a co od jutra? Od jutra permanentny deszcz, zimno duże i wiatry. Wieje jak cholera, także, jak w Kieleckim. Powiem szczerze, w zeszłym roku po długiej przerwie wygrał Maverick Vinales,
ale też trzeba pamiętać, że wyleciał mistrz świata, bo... Po kontakcie z Zarką. Znaczy, powiem szczerze, że wracając do tamtego wypadku, cały czas uważam, że Marquez postąpił bardzo nieelegancko i to było bardzo nieeleganckie zagranie. Ostra zagrywka. Wyprzedził na prostej, zjechał do lewej, wiedząc, musiał wiedzieć, że tam jest Zarco. Zajechał mu drogę, może nie liczył, że takie będą konsekwencje. Potężnie huknął w najszybszym momencie, w najszybszym miejscu na torze Francuz Zarco. Wywrócił się, na szczęście nic mu się nie stało, ale w konsekwencji tego ataku zaraz musiał też zjechać Marquez niestety do boksu z uszkodzonym tyłem motocykla. No i to kosztowało go 0 punktów. Kto wie, czy Vinales by tak wygrał, gdyby na torze Marquez był, nie wiadomo. Natomiast tor przepiękny, bo płynny, te zakręty, manewry wyprzedzania, mocno Suzuki w zeszłym roku. Właśnie. Janone, Rini zresztą też, Dovizioso, czyli Ducati, mocny był Rossi, Vinales odjechał, Quartararo mówi, że uwielbia ten tor, więc widać było, że... Ten weekend naprawdę może być niesamowity bój, dlatego bój że Ducati jeszcze myślę, że będzie bardzo mocny. W zeszłym roku przecież duży błąd Petrucciego w pierwszym, w drugim zakręcie. Wyjechał już wiry zaraz na początku wyścigu, więc zdeterminowany jest. Jeszcze Alvaro Bautista na czwartym miejscu zastępował kontuzjowanego Jorge Lorenzo, ależ to był wyścig. Więc nagrodę dostał, fabryczne miejsce w Ducati, w Superbike'ach, które kopnął w tym roku w 4 litery, z czego w Ducati nie mogą zrozumieć i przeboleć. Bo Bradley już testuje w dzisiaj, jutro testuje na Suzuce nową Honda. Nie wiem, czy widziałeś zdjęcia. Nie widziałem, Honda mocno się szykuje na superbike. No Australia tutaj myślę, że nam przyniesie na pewno dużo emocji. Żeby tylko pogoda nie popsuła. Właśnie. Dodatkowa sesja treningowa jeszcze w poniedziałek, aby zawodnicy mogli gdzieś w granicach, w godzinach wyścigowych sobie potestować opony. 20 minut tej sesji. Specjalista Grzegorz, pokażemy to, czy nie pokażemy to? A nie wiem. No, myślę, że akurat o tej porze w nocy to nie będzie jakimś specjalnym problemem. Jeśli chodzi o godziny, pamiętajcie, w niedzielę przestawiamy zegareczki, więc... Czyli rozpoczynamy o godzinie, której nie ma na zegarku. Tak jest. Co jeszcze ważne, zmieniona znowu kolejność, a więc Moto3, Moto2 i MotoGP, jeśli chodzi o treningi. Dla nas to lepiej. Tak, to jest ciekawsze. No i co jeszcze takiego, Grzegorz, tutaj można powiedzieć? Ja wiem, co można powiedzieć. Na miejscu jest jeszcze jedna osoba tam. Mów. Łukasz Świderek. Który stworzył, słuchajcie, ten fajny kalendarz, jak co roku. Kalendarz... Z Mateuszem. Razem z Mateuszem. Z MotoGP. To są wszystko zdjęcia naszego Łukasza, który jeździ na wszystkie rundy z Mateuszem, tak jak tutaj mówi... Jak jest? Tak jak mówi... jak to masz na imię? Nie wiem. Grzegorz? Nie pamiętam. Dzisiaj już nie pamiętam. Także słuchajcie, Łukasz jeszcze tego nie wie, ale ja myślę, że może dla wytrwałych zrobimy jakiś konkurs i może taki kalendarz na przykład ufunduje. Tak. Fajne zdjęcia są. Jest Marquez, jest oczywiście Valentino Rossi, chociaż moim faworytem to jest zdjęcie w Malezji, za tydzień tak. Malezja Petrucciego, jak tutaj to chyba musi być przepiękne z palmami zdjęcie. No jest tych zdjęć naprawdę kilka, nie tylko oczywiście MotoGP, bo również chłopaki jeżdżą na Mistrzostwa Świata Superbike'u. Jest Alvaro też. Jest tutaj oczywiście Jonathan. I Alvaro. Jest Bautista, o którym mówiliśmy. Oczywiście jest debiutant roku, Rookie of the Fabio Quartararo. No, naprawdę fajny kalendarz. Dla tych z Was, którym się nie uda wygrać konkursu, który zrobimy, to te do sprzedaży są te kalendarze, jak to mam dużo, to później coś będziemy wymyślimy, mówili. Coś wymyślimy złotych, na Twitterze, myślę, że... Ale jakieś konkursy zrobimy. Bardzo, bardzo fajny weekend na torze, chyba z najwyższą prędkością, nie wiem, czy tu jest wyższa prędkość, czy w Austrii, powyżej 180 km jednego okrążenia w kategorii MotoGP. Na pewno ta prędkość jest w zakrętach, więc to nadaje ciekawości temu torowi. To nie jest tak jak w Austrii, tylko prosta. Ten tor ma świetne zakręty. Dużo się tutaj dzieje, gdzieś tutaj już mamy statystyki. 182,1 najwyższa prędkość, jeśli chodzi. 182,1 prędkość okrążenia Jorge Lorenzo, ale w ogóle rekordy z 2013 roku, dawno niepoprawione. Czy pogoda pozwoli poprawić rekordy w tym roku? Zobaczymy. Świetny weekend przed nami. Grand Prix Australii, na które jeszcze raz zapraszają od 12:00 Grzegorz Andrzejewski i Adam Badziak. Do usłyszenia. Na razie.